Maria Wespa przywróciła haft kociewski. Jej styl wyszywania nazwano Szkołą Morzeszczyńską. W to szczególne święto, jakim jest Światowy Dzień Kociewia, nie sposób nie porozmawiać o tej sztuce i o działaniach, które zostały zainspirowane działalnością Marii Wespowej. Zarówno biblioteka, jak i stowarzyszenie tu w Morzeszczynie aktywnie działają na rzecz promocji lokalnej kultury i też jakby promocji tej kultury kociewskiej. Jak to się zaczęło i jak się rozwija? Jakie macie teraz pomysły? na działania. Uh, Trudno nie działać w Morzeszczynie i zapomnieć o osobie Marii Wespy, czyli jednej z rekonstruatorek haftu kociewskiego, de facto mieszkanki dawnej Morzeszczyna, no, która rozsławiła ten haft kociewski, ten piękny haft. Skoro mieszkamy tutaj, tutaj działamy, nie możemy zapominać o naszych tradycjach, więc Biblioteka Morzeszczyn oraz Stowarzyszenie Drabka podejmuje wiele inicjatyw promujących i nie tylko haft, ale też kulturę, kulturę Kociewia, robimy to dla różnych grup społecznych. Robimy z dzieciakami, z młodzieżą, organizujemy różnego rodzaju warsztaty, konkursy, akcje promujące właśnie Kociewie, aby ludzie poczuli tą tożsamość mieszkania tutaj, żeby zidentyfikowali się właśnie z Kociewiem. Projekt, w tej chwili, który jest realizowany, na czym on polega, i co jest takim sukcesem tego projektu? W ubiegłym roku, w grudniu, świętowaliśmy setną rocznicę urodzin Marii Wespy, Jako mieszkańcy gminy Morzeszyn chcieliśmy uhonorować to, to wielkie wydarzenie. Nie chcieliśmy organizować wielkich urodzin, wielkiej pompy. Sytuacja pandemiczna też sprawiała, że, że takie działania pewnie by, by nam tutaj się nie udały. Postanowiliśmy zorganizować warsztaty zielarskie, zobaczyć co nam dobra pól i łąk Kociewskich Dobrego Dają prozdrowotnego. Chcieliśmy też zobaczyć, jak możemy wykorzystać te dobra pól w kuchni, organizując warsztaty kulinarne. No niestety pandemia nie pozwoliła nam zrealizować tych warsztatów. No i szybkie takie przeformułowanie, szybkie szukanie jakiejś ciekawej alternatywy. I postanowiliśmy zrobić, zorganizować warsztaty na wynos. Przygotowaliśmy cztery filmiki instruktażowe w czasie, który nasi specjaliści, pracownicy biblioteki w Morzeszczynie oraz osoby działające w Stowarzyszeniu Drapka pokazały, w jak piękny sposób można ozdabiać rzeczy codziennego użytku. Przygotowaliśmy pakiety, którzy, którzy mieszkańcy, ale również i osoby, którzy, które odwiedziły nas poza gminy Morzeszczyn mogły za darmo odebrać i jakby wzorując się na tych filmikach instruktażowych, odwzorować samemu w domu. A warto inwestować w regionalizm, w kulturę lokalną i w te małe ojczyzny, w których żyjemy? Czy może jednak to już jest coś, co się um, nie sprawdza, może coś ludziom przejadło? Zawsze jest taki moment, kiedy faktycznie czujemy niedosyt, albo czasami przesyt tych działań kulturalnych związanych z kociewiem. Faktycznie dziedzictwo kół gospodyń wiejskich, różnego rodzaju warsztaty kulinarne mogą czasami dać nam troszeczkę taki posmak przesycenia. Niemniej, niemniej ludzie bardzo chętnie dążą do, do, do tych takich spotkań związanych z folklorem. Co jest najlepszego na kociewiu? Na kociewiu najlepsze są ruchanki mojej babci.